Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj środę, 20 dzień grudnia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Drugi dzień tygodnia i drugi dzień wzrostów na głównych indeksach. WIG 20, szeroki indeks WIG, WIG 40 razy z WIG 80 wczoraj na zamknięciu zyskiwały około 0,7-0,8% w zależności od indeksu. WIG 20 znajduje się powyżej granicy 2350 punktów. Wczoraj 18 z 20 spółek wchodzących w skład tego indeksu zamknęło dzień na plusie. Na Wall Street także kontynuacja dobrych nastrojów. 9 sesję z rzędu zyskał Dow Jones oraz Nasdaq, z kolei S&P 500 znajduje się bardzo blisko od historycznego szczytu ze stycznia 2022 roku. Nasz polski odpowiednik WIG 20 znajduje się również najwyżej od 17 stycznia zeszłego roku. Na azjatyckich parkietach dzisiaj przeważała zieleń. To prawdopodobnie reakcja na dobrą sesję na amerykańskim parkiecie wczoraj. Między innymi japoński Nikkei zyskał ponad 1%, podobnie koreański Kospi. Japoński Nikkei znajduje się blisko szczytów ostatnio widzianych szczytów z ostatnich 30, z poziomu najwyższego od około 33 lat. Początek sesji na polskiej giełdzie dzisiaj przynosi kontynuację wzrostu. WIG 20 w ciągu pierwszej godziny handlu rośnie około 1%. Zobaczymy, jak na notowanie przełożą się kolejne godziny handlu na GPW. My tymczasem zacznijmy komentarz od grupy Kęty, która wczoraj w czasie sesji poinformowała po pierwsze o szacunkowych wynikach za czwarty kwartał. Tutaj między innymi 68 milionów złotych zysku netto i 154 miliony złotych zysku EBITDA. Zysk netto tym samym byłby około 18% niższy rok do roku. Po drugie, spółka podała swoje prognozy na rok 2024. Całe 950 milionów złotych wyniku EBITDA, czy 536 milionów złotych zysku netto. Grupa Kęty oczekuje stopniowej poprawy sytuacji na rynkach, na których działa w 2024 roku. Spółka też zapowiedziała, że na inwestycje przeznaczy około 304 miliony złotych. PKO BP wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy zysku za rok 2023. Zł 28 zaliczki brutto. Na ten cel ma zostać przeznaczone 1,6 miliarda złotych. Dzień ustalenia prawa to 25 stycznia 2024 roku. Wypłata nastąpi 1 lutego. Rada Nadzorcza już wyraziła zgodę na tę wypłatę. Wczoraj kontynuacja wzrostu również na sektorze bankowym. PKO BP kolejny delikatny plus. TSQ Games i walne zgromadzenie, które wyraziło zgodę na skup maksymalnie 1 400 000 akcji własnych. Zakres cen, po których zarząd będzie mógł skupować akcje, to od 10 groszy do 300 zł za akcję. Walne zgromadzenie udzieliło zgody na okres jednego roku. Zakres cen dosyć spory. Przy obecnej cenie TSQ Games na poziomie 100 zł tak naprawdę można oczekiwać, że bez problemu zarząd będzie w stanie wstrzelić się w przedstawiony zakres, w przedstawioną rozpiętość. Co istotne, przynajmniej 90% akcji ma zostać umorzone, a pozostała część może być rozdysponowana w zgodnie z prawem sposób, czyli prawdopodobnie może posłużyć jako na przykład nagroda motywacyjna dla członków zarządu bądź kadry wyższego szczebla. Zobaczymy. Wczorajsza sesja rozpoczęła się ładnie dla Ten Square Games, po informacji m.in. również, że prezes zarządu nabył pakiet akcji, ale ostatecznie zamknięcie nie wypadło zbyt dobrze na poziomie 102 zł. Dzisiejszy początek sesji Ten Square testuje obecnie poziom 100 zł. Zobaczymy, jak to dalej będzie się kształtować. No i Grodno, które informowało w poniedziałek o rejestracji pierwszej spółki na rynku chorwackim. Zarząd dostrzega duże perspektywy, plus jednocześnie dostęp do krajów z basenu Morza Adriatyckiego, na przykład do Serbii. Grodno chce mieć duży udział w sektorze fotowoltaicznym w Chorwacji. Uważa, że ten rynek ma bardzo duży potencjał, możliwie przynajmniej 15%, czyli tyle, ile obecnie Grodno ma na rynku polskim. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Ze swojej strony życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.